Cześć, witam Was w dzisiejszym materiale, pierwszym regularnym z cyklu, który wprowadziłem jakiś czas temu, którym chciałem zachęcić Was do dyskusji w komentarzach. Tym razem jednak całość trochę zmieniamy. Co tydzień będziemy poruszali jakiś ciekawy temat, który Guru bądź Pefrix przedstawił Wam na stronie, natomiast wspólnie ustaliliśmy, że na kanale trafi rozszerzona o moje przemyślenia wersja. Trochę polemiki z Guru, trochę polemiki z Pefrixem i więcej informacji ode mnie. Możecie zatem całość odpalić w tle, przesłuchać, a na koniec w komentarzach podać swoje stanowisko. Zapraszam zatem może nie do oglądania, ale przede wszystkim do słuchania. Zastanówmy się, czego brakuje gatunkowi MMORPG, wciągającej fabuły, ciekawych questów, masowego PvP, większej różnorodności postaci, dynamicznego systemu walki, fajnie zaprojektowanych bossów, a może przede wszystkim wystarczającej ilości miejsca w ekwipunku oraz banku. Dosłownie każda gra MMORPG, nieważne czy to free to play, czy buy to play, czy pay to play, cierpi na dolegliwość zbyt małego ekwipunku. Your inventory is full. Kojarzycie ten komunikat? Jest on jednym z najbardziej irytujących, jakie mogą zobaczyć MMORPG-owi gracze. Pojawia się dosyć często, bo niestety żaden z wydawców / producentów nie kwapi się, aby rozwiązać ten problem. Jeżeli gracie, to wiecie, że wszelkiego rodzaju plecaczki czy zakładeczki powiększające miejsce w inventory lub banku to najlepiej sprzedające się funkcje w item shopie. Jeśli dysponujemy odpowiednią ilością gotówki i rzeczywiście chcemy zrobić jakieś zakupki w sklepiku, to w pierwszej kolejności co robimy? No oczywiście nabywamy dodatkowe miejsce w eku lub staszu, które rzeczywiście ułatwią nam przygodę w MMORPG. No właśnie, ułatwią, ale nie w taki sposób, żeby zaliczyć to do pay to win. Jeśli mamy w sobie trochę samozaparcia, to poradzimy sobie i bez tego. Wystarczy po prostu częściej, no dobra, dużo częściej, odwiedzać sprzedawców w mieście, aby opróżnili twój ekwipunek z nadmiaru przedmiotów. Tutaj dochodzi jednak pewien element. Wiele gier stosuje różnego rodzaju promocje w postaci pozyskiwania dodatkowych slotów w zamian za wykonywanie zadań lub uczestnictwo w eventach. Nie uzyskujemy jednak wówczas przestrzeni tak ogromnej jak gracz, który zapłaci za kolejne miejsca. Trudno się jednak oszukać, że nie ma nic gorszego od kalkulowania i wyrzucania przedmiotów słabszych na rzecz lepszych podczas ważnej instancji. Nieraz na pewno staliście przed dylematem, który przedmiot włożyć w ostatnie miejsce. To marnotrawstwo i samowolne pozbywanie się możliwości zarobku. Dla jednych przedmiot będzie bezużyteczny, dla innych niezwykle cenny. Często bywa też tak, że przedmiot, który wyrzucamy, po prostu jest delikatnie tańszy od tego, który pozyskujemy do naszego ekwipunku, jednak jak mus to mus i któryś zostaje bez właściciela. Pół biedy jednak, jeśli dany MMORPG posiada system znany chociażby z World of Warcraft, Lineage 2 czy TB, gdzie jedna krateczka odpowiada jednemu przedmiotowi. Większość starszych tytułów wyprodukowanych przed około 2006-2007 rokiem posiada takie rozwiązanie i jest ono niezbyt zbliżone do realizmu, natomiast pozwala gromadzić więcej zasobów w naszych sakwach. Schody zaczynają się natomiast, gdy dostajemy coś podobnego do Path of Exile, gdzie im większy przedmiot, im większa broń, czy na przykład dwuręczny wielki topór, tym więcej miejsca zagraca w ekwipunku, a co za tym idzie również w skrytce bankowej. Wystarczą dosłownie 2, 3 lub 4 takie przedmioty, aby zapełnić calutki plecak. Guru w dalszej części wspominał o tym, że PoE jest jedną z nielicznych gier, które w odróżnieniu od wielu zamiast systemu pay to win postawiły na pay to stash. Prawdą jest jednak, że przede wszystkim to miejsce w ekwipunku, a później w magazynie jest bardzo, bardzo potrzebne. Stąd też profesjonalni gracze PoE mają nieraz po kilkadziesiąt stron magazynu w celu posiadania wszystkich niezbędnych przedmiotów. Prywatnie natomiast z samym systemem adekwatnego rozłożenia przestrzeni co do przedmiotu spotkałem się i walczyłem długo w kabalu. Esencje, przepustki, set pod PvP oraz PvE, dwa rodzaje broni. Tak wypełniona pierwsza i połowa drugiej zakładki lądowały ze mną wszędzie, a ja biedny chodziłem po coraz dalszych zakątkach, aby w zasadzie wydropić 2-3 cenniejsze przedmioty i z tym dobytkiem wracać do miasta, natomiast to co było mniej ważne lądowało na ziemi, zbierane przez sępy, czyli graczy, którzy po prostu stali i zbierali co leci. Tego typu problem jest z pewnością dużo bardziej zauważalny w grach akcji bądź nastawionych na ataki obszarowe. Wówczas bowiem itemków wypada więcej, a my jesteśmy zmuszeni do segregacji. Odłóżmy jednak na chwilkę zarobek i slota, pomyślmy o czymś innym w odniesieniu do udźwigu naszej postaci. Co gdyby udźwig definiowała siła lub inna statystyka specjalna? Bywa tak bardzo często w grach survivalowych. Pozyskujemy stertę surowców, często nawet ponadprogramowych, które wolniej bądź nie, ale dotargamy do miejsca rozładunku. Chodzi bowiem o to, że im więcej mamy, tym wolniej chodzimy. Przejdźmy jednak dalej do dywagacji. Co gdyby nasz mount stał się obiektem z sakwami, w którym możemy magazynować? Takie rzeczy istnieją, może bardziej znane z singlowych gier,
natomiast miło byłoby spacerować z petem lub wierzchowcem, na którego sakwy można nałożyć kilkadziesiąt kilogramów dodatkowego ekwipunku. Przykładowo z takiej opcji korzystałem w Ark Lordzie, gdzie miałem swojego peta, a ten miał bodajże 4 zakładki po 8 slotów dodatkowego miejsca, co pozwalało mi pozyskać kilka więcej dodatkowych przedmiotów, a w Ark Lordzie, uwierzcie mi lub nie, te przedmioty smagały ostro i niektóre, mimo że nie były specjalnym ekwipunkiem, to warto było je sprzedać na przykład u handlarza, aby pozyskać dodatkową kaskę na potki. Czy jednak obrazilibyśmy się, gdyby jakaś gra ogólnie zaczerpnęła w ogóle rozwiązanie z Gothica? Nieograniczony plecak z ogromną ilością przedmiotów. Można się pogubić, jednak odpowiednio posegregowany i raz na jakiś czas opróżniany mógłby sprawić, że komunikat o braku miejsca nigdy by się nie pojawił. Nam opłaciłoby się to bardziej, szkoda, że producentowi już niekoniecznie, dlatego to rozwiązanie raczej nigdy nie zawita do gier. Ekwipunki mogą się co prawda rozrastać, ale pamiętajmy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. 150 slotów wolnych sprawi, że będziemy potrzebowali 200, 200 slotów z kolei sprawi, że będziemy potrzebowali 350. Człowiek ma coś wspólnego z chomikiem. Lubi mieć mianowicie więcej, więcej i więcej, nie wyzbywając się naprawdę mało potrzebnych zasobów z wcześniejszych wypraw. Nasze łakomstwo natomiast wykorzystują skutecznie twórcy w item shopach. I to wszystko na dzisiaj. Jaki jest wasz pogląd na sprawę ekwipunku? Odpowiedzcie nam na pytanie, czy zdarzyła wam się sytuacja, gdzie musieliście z braku miejsca wyrzucić jakiś świetny przedmiot? Dajcie również znać, jaki system wolicie, kratki czy pełnowymiarowe itemy w torbach. O łapce w górę i całej reszcie przypominać chyba nie muszę. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie, cześć!